Siema, siema, to moje RC. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak profesjonalnie zakleić koła. Jest to bardzo ważny element każdego zawodnika. Wiadomo, można kupić koła już gotowe, zaklejone. Na przykład takie, jak mam tutaj z Aki. Natomiast nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Nie zawsze fabryczne klejenie jest najlepsze. Zdarzało mi się też, że akurat nie z Aki, ale z ProCircuta zamawiałem zaklejone i nie były zaklejone w ogóle, na przykład, czyli w fabryce się zapomniało. Jeżeli się w locie nie sprawdzi takich kół, założy na model, pójdzie jechać bieg, to jest duży problem. Więc no, ja Wam pokażę metodę taką, która daje niemalże stuprocentową skuteczność tego, że koła nie będą się rozklejały. Metodę tą zaczerpnąłem od Bartka Zalewskiego. Na zawodach po prostu pokazał mi, jak oni, Bartek wraz z tatą Rafałem, kleją koła. No i taka to jest metoda. Na początek bierzemy sobie oponę, bierzemy sobie Dremel. Ja akurat mam tutaj na takim patencie papier ścierny. Próbowałem innych rozwiązań, papier ścierny się sprawdza najlepiej. Nie musi to być Dremel, może to być ręcznie, ale długo dłużej trwa. Generalnie dremelujemy sobie na takich obrotach mniej więcej o połowie biegu. W ten sposób oponkę tutaj po ramce. Tak, o, ta już jest wydremelowana, ale Wam pokażę. Trwa to mniej więcej tyle. Tak, żeby po prostu zmatowić tą część, robimy to z obu stron. Wykonujemy tą operację z obu stron, tak żeby po prostu tutaj ten rant był zmatowiony. Następnie dziurkujemy sobie, używamy do tego dziurkacza kaletniczego, średnicę otworu zostawiam, że tak powiem, bo to już są kwestie ilość otworów i ich rozmieszczenie, czy to będzie na środku, czy na rantach tutaj, czy z boku, czy ich będzie 2, czy 4, czy 6, czy 3. To naprawdę jest kwestia indywidualna. Ja jeszcze nie doszedłem do etapu, żeby jakoś wielce różnice widzieć. Ostatnio robiłem sobie 4. Teraz, tu jest jakaś wada tej opony. Teraz sobie robię, że na zasadzie takiej, że w sumie nie 2, nie 4, to robię sobie 3. Taką gwiazdę akurat, tą partię opon. Także w ten sposób sobie zrobię. Pamiętajcie, żeby wydłubać ten... No, ten element, który jest wydziurkowany. Nie polecam takiego jak ten tandetnego, najtańszego gdzieś tam z marketu dziurkacza, ponieważ jak widzicie, akurat ten otwór w miarę tutaj dobrze przylega całą ścianką, więc dobrze dziurkuje. Ale jak już przerzucę go na następną wielkość, to będzie tutaj albo będzie widoczne, albo nie, że on już całą powierzchnią nie dolega, po prostu jest nieprecyzyjny i wtedy już nie wycina, tylko wycina dobrze zaledwie połowę. Więc w zasadzie z tych otworów, które mnie jakoś tam zadowalają pod kątem dziurkowania opon, to w zasadzie tylko są tylko ta średnica jakby tam ogarnia temat. Jak mamy już tak zadziurkowane opony, bierzemy sobie felgi i czeka nas dremelowanie felg. To samo, wykonujemy tą operację. Czekajcie, mój patent się lekko przesuwa. Ja po prostu gdzieś ten uchwyt posiałem, owinąłem sobie jakby uchwyt tego dremela taśmą izolacyjną, tak żeby na wcisk ta tuleja tu weszła. Okazało się, że jest to dobry patent, bo nie jest to ramię takie długie i jest bardzo wygodne, się to robi. Tylko troszeczkę się ubiła ta taśma, trochę musiałbym jej dotaśmować. Mi to utrudnia, ale zaraz to sobie poprawię. Thank you.
mamy wydremelowane. Chodzi o to, żeby po prostu zmatowić, że tak powiem, troszeczkę sprawić, żeby ta powierzchnia tutaj raz, że żeby zebrać tą pierwszą taką warstwę, dwa, żeby ją sprawić, żeby ona była taka lekko bardziej chropowata, po prostu przyczepna. Znów można to zrobić papierem ściernym. Gdy mamy tą operację za sobą, teraz będzie nam potrzebna jakaś szmatka i coś do tłuszczenia. To coś, tym czymś, ja mam sprawdzoną, mam sprawdzony aceton. Aceton techniczny. Może to być również, przypuszczam, że może to być na przykład z powodzeniem jakiś izopropanol. Wiem, że koledzy niektórzy tam na hali jeszcze tam używali, ale ja akurat nie używałem i myślę, że nie ma to super znaczenia, ale mam aceton sprawdzony, mam go pod ręką, więc po prostu użyję tego acetonu. Znów pewnie jak się nie zrobi tej operacji, ostatnio zapomniałem akurat zrobić, to aha, o jednym zapomniałem, to pewnie też się nic nie stanie, bo to już jest naprawdę takie samo wydremelowanie, to już jest naprawdę dobrze przygotowana powierzchnia, ale pokazuję Wam taką w pełni, że tak powiem, jakościową, wartościową opcję. Wycieram po prostu te ranty, można lekko dmuchnąć z płuc albo z kompresora, tak żeby po prostu ta powierzchnia była przygotowana. Następnie ja lubię tą oponę wywinąć na lewą stronę i z tych tutaj podremelowaniu, z tych odpadków oczyścić w ten sposób. Najlepiej po prostu do tego wykorzystać szmatkę, tak żeby te pruszka tam się nie pojawiały. Przedtem mogłem faktycznie, no dobra, no tak to po kolei akurat robię, tak jakoś mam, ale jedna operacja jest za dużo tego wywijania, zaraz Wam pokażę dlaczego. Wycieramy ten rancik. Teraz jak używałem benzyny ekstrakcyjnej, to cały czas to ona była troszkę zbyt agresywna i cały czas zostawało czarne. A tutaj jakby tym acetonem w odpowiedni sposób to wydaje się działa. Odtłuszczająco, niezbyt agresywnie. Może zaraz zrobię komplet izopropanolem, żeby sprawdzić, czy też w praniu wyjdzie, czy dobrze działa. No więc mamy tutaj przygotowane zarówno do klejenia w tej chwili oponę, jak i felgę. Bierzemy sobie piankę. Piankę nakładamy na felgę w ten sposób, aby weszła. Niech mi to nie śmierdzi. Aby weszła tam w te swoje miejsca. Akurat te mają takie tutaj odpowiednie miejsce. Generalnie jak to w każdych operacjach tego typu, czy to jakieś klejenia, czy to nie wiem, malowania czegoś, to samo przygotowanie powierzchni i zabezpieczanie, że tak powiem, przygotowanie się do klejenia, to jest najwięcej pracy. A samo klejenie, to jak zobaczycie, to już jest przyjemności pikuś. Teraz tak, uwaga, to jest pyk, za to Ci Bartku dziękuję, że mnie tego nauczyłeś, pokazałeś, uwaga, no pozwoli, że puszczam to w świat. Proszę bardzo, wywijamy na lewą stronę. Teraz w zależności, czy Wam robi robot znaczenie, czy ta kropka oznaczająca, powiedzmy, tą twardość mieszanki, to jest opona SixMig, zresztą takie koła SixMig możecie właśnie u Bartka Zlewskiego zakupić, tam się zaopatruje w te koła. Jeżeli chcemy mieć to po wewnętrznej stronie z przyczyn estetycznych, no to wtedy trzeba tego pilnować, żeby w tym momencie tak to akurat założyć. Wywijamy sobie tą gumę na lewą stronę, powiedzmy, że tak zrobię. I teraz to jest bardzo cenna informacja. Myk, uwaga, robimy hyc i robimy czary mary fiku miku i już jesteś na feldze SixMiku. Rymy niczym z kanału Złomnika. No i teraz tak. Przyznacie sami, że jeżeli ktoś próbował naciągać w inny sposób, bardziej klasyczny, tak jak ja na przykład kiedyś, gumy na felgi, to na pewno więcej czasu to zajmowało. No to już Wam trochę czasu oszczędziłem. Teraz jest procedura jakby wkładania tego, sprawdzenia, czy tutaj ugniatania trochę. Ja powiem tak, nie lubię, znaczy zbyt dużo czasu na to nie poświęcam, ale zauważyłem, że nie trzeba tam jakoś
super wiele poświęcać. Najważniejsze jest, żeby wiadomo, była dobrze ułożona ta pioneczka w środku i żeby tu gdzieś nie, jak będzie teraz gdzieś wystawać na rancie, to potem przy klejeniu to nam wyjdzie. Generalnie już jest ok. Troszkę tak gdzieś tam ułożenie, ukulenie. No i teraz przechodzimy do czynów. Można to kleić teraz bez użycia maszynki. Natomiast zaraz zobaczycie, jak ułatwia pracę maszynka. Również akurat ta Sixmika zakupiona u Bartka Zalewskiego. Znów polecam. Są też innych firm. To już sobie możecie tam sprawdzić. Sorry, ustawię trochę, żebyście lepiej widzieli. Jest taka maszynka. Jest klej, który ja używam również z polecenia CX80 Bondix 06. Są różne. To jest cyjan akrylowy do tworzyw sztucznych i gumy. Tworzywa sztuczne, trudno sklejalne. I to jest klej, który się sprawdza. I też zobaczcie, ten klej jest używany na raty. Jest go w tej chwili tutaj raptem końcóweczka jest tyle. On jeszcze mi nigdy nie zasechł, nie zablokował się. W środku jest taka fajna igła, która sprawia, że po prostu no, odpukać nie miałem problemów z tym, żeby klej nie leciał. Tutaj mam używaną, zaraz zobaczymy, czy będzie drożna, ale nie wiem, czy mam zapalniczkę gdzieś pod ręką. Zaraz zobaczymy, bo jeżeli nie będzie drożna, to można sobie zapalniczką podgrzać i już powinna być drożna. Po prostu nie trzeba za każdym razem tej samej używać. Kiedyś używałem igieł takich z apteki normalnych, natomiast jak ma się takie igiełki, nie wiem, gdzie to kupić w sumie. Ja chyba też od Bartka to mam. Gdzieś tam w sklepach jakichś takich typowo związanych z modelarstwem sportowym, że tak powiem, pewnie można to kupić. Poczekajcie chwilę. Dobra, to sprawdzimy na żywo. Przypuszczam, że będzie kłopot. Można sobie to tutaj natknąć i zobaczymy, czy jest drożna. Raczej, o, nawet jest drożna, widzicie? Także nic nie muszę tu podgrzewać, ale gdyby wam się jakaś taka igła zakleiła, kwestia podgrzania zapalniczką. Widzicie, ten nadmiar się wytopił i powinno to udrożnić. No chyba, że już jest tak naprawdę zaklejone na zaklejonym na amen, to wtedy już jest kłopot. Wkładamy na maszynkę. Przygotowujemy sobie taką, najlepiej coś takiego, taką gumkę do klejenia opon. No i teraz, uwaga, teraz dzieją się czary mary. Chyt, mamy odsunięty, widzicie, odsunięty rancik. Robimy, teraz się pochylę tutaj, więc może być mnie w jakiś sposób widać. Robimy teraz chyt. Precyzyjnie nakładamy sobie jednym. Tak, oj, uciekło, przepraszam. Nie tak precyzyjnie. Jednym ruchem to się generalnie robi. Pierwsza zawsze wprawa. Pierwsza może opona w danej serii nie jest idealna. No tu mi się wylało, ale zaraz sobie z tym poradzimy. Generalnie troszeczkę mi aparat telefoniczny przeszkodził w precyzji. Zakładamy sobie gumę, tak żeby nie rozetrzeć tego na bieżnik. I tak naprawdę odkładamy sobie taką oponę na bok. Ten nadmiar możemy sobie w ten sposób, jak mam jakiś nadmiar, lubię sobie go tak w ten sposób rozprowadzić. Się robi taki fajny jeszcze dodatkowy rancik, jeżeli troszkę za dużo kleju się nałoży. Ale no, przy tej maszynce, z użyciem tej maszynki, jakby to jest pięknie, jest duża też raz, że jest precyzja klejenia, no prędkość, tak jak widzicie, precyzja klejenia. Dwa, no też oszczędność tego kleju. Przy większej ilości kompletów naprawdę ma to znaczenie, ponieważ ten nadmiar, który tutaj sobie z nim w ten sposób poradzę, no może nie jest to idealnie estetyczne klejenie, ale na pewno nie jest złe. Ok. No i w tym momencie sobie, no dalej wytrzyj się rozciąga i rozciąga, ale na pewno jest ok. Tutaj przy okazji, jak mamy te paski, to możemy sobie poprawić trochę ten docisk. Ok. No i odstawiamy sobie to na bok. Bierzemy sobie felgę inną, kleimy drugą stronę, to w tym czasie wysycha. I w obrębie jakby jednego kompletu, jak dojdę do czwartej, to ta już będzie na tyle wyschnięta, że tak naprawdę już
jak nie ma nadmiaru kleju, to można już ją pomału odwracać i kleić w drugą stronę, zdjąć te gumki i będzie ok. Jak mamy więcej, nie, dwa komplety, to już naprawdę jest w zupełności. Tylko trzeba pamiętać, że jak sobie odstawiamy, no to, to jakby która była pierwsza odstawiona, która już jest najbardziej tam utwardzona. No i powiedzmy, klejenie takich opon jest potem gdzieś w takiej jakości jak tutaj. Naprawdę jest to tak jak fabryczne lub lepiej niż fabryczne, jeżeli chodzi o trwałość, naprawdę mega, mega sprawdzona. Myślę, że taki pełny, profesjonalny proces przygotowania powierzchni i klejenia. Jeżeli takiej maszynki nie posiadamy, no to jest trochę zabawy, trochę więcej, ale przy odrobinie wprawy, no to po prostu bierzemy tak sobie jedną ręką, odchylamy tu na bieżąco, nie chcę chwytać tak tu kciukiem, nakładamy po trochu, ale nie zrobimy tego takim jednym fajnym, ciągłym ruchem. W związku z tym też, no, to klejenie czasami gdzieś tam się zwiększa ryzyko podwinięcia, więcej kleju idzie, czasami za dużo tego kleju damy zazwyczaj, więc ja bardzo lubię sobie pracować z tą maszynką. Dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, dajcie łapę w górę, subskrybujcie, udostępnijcie i zapraszam Was na kolejne wideo. Dajcie znać w komentarzach, czy przydatny temat i do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrówka.